Siemanko, jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 3. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić na drift Bentayga. Zrobimy sobie też nim Forzaton. Pod maską mamy silnik. A wygląda na to, że tu chyba jeszcze możemy dodatkowy rząd siedzeń sobie rozłożyć z tyłu. Cholera go wie. Na offroady? Co ja będę robił na offroadach? Daj spokój. Tutaj trzeba go troszeczkę podrasować. Zobaczmy, jakie tu mamy ulepszenia. Dzisiaj chyba będę miał trochę ziomeczków do driftowania, pomocników. Spoiler? Gdzie niby? Weź daj spokój. Ja rozumiem, że drift i można tam poszaleć z tuningiem, ale dajcie spokój. Dajmy tutaj za... całe szczęście, że można zrobić napęd na tył. Już myślałem, że się nie da. No, to jest podstawa do driftu, no. Oczywiście można by to popróbować z tym driftem na 4 kapcie, ale... Dobrze, wiecie co? Felgi na pewno zmienimy sobie. Dajmy sobie jakieś tam fajne, no. Na pewno kolor by można było ich tych, chociaż nie wiem, czy będę mógł zmienić kolor do tego malowania. O, takie, nie będzie widać, że się obracają. Są takie prawie, że pełne. Nie wiem, jakie dodać do tego samochodu. Tak naprawdę... dawaj takie. Dawaj te dziady. Wyglądają na offroad. O, jeszcze możemy zmienić... Dobrze, dajmy większy cal. Cyk. I pięknie. No i musimy zrobić z tego samochodu stens, więc wiecie, o co chodzi. Obniżymy. Zaraz. Co? Nie da się... Jak to się nie da obniżyć? Da się, zobacz. No nie, no, trzeba coś zrobić z tym samochodem, ale obniżenie wygląda śmiesznie. Ja trochę nie rozumiem tych idei SUV-ów, naprawdę. To jest większy samochód, no i tyle. Nie wiem, czy jakbyśmy się wpierdzieli w rosyjską tajgę, to taki samochód miałby coś do gadania w ogóle na tych offroadach. Dla mnie samochód offroadowy to... Nie wiem... Jest kilka takich kultowych offroadowców, które mi się podobają. Które uznaję za samochody offroadowe. Do nich na pewno nie należą SUV-y. Można sobie pojechać nim na szutr, powiedzmy, ale tam mogę pojechać nawet moim Volvem. Co prawda rozwala sobie amortyzatory, ale ciul tam. No dobra. Robimy szybki tuning. No i porobiony, zobaczmy. Taki wstępny ten... Tutaj zobaczcie, mam po... Jak to brzmi! Taki się wydaje ociężały trochę, albo mam wrażenie takie, bo jest ciemno czy coś. No nie wiem, no zaraz zobaczymy, jak pojedziemy na jakieś driftowe miejsca, bo teraz jedziemy sobie po prostej drodze i jest tak normalnie. Powinni się gdzieś tu pojawić w okolicy zaraz pomocnicy do driftu. Może uda się zrobić jakiś drift synchroniczny, nie wiem, zobaczymy. Pojedźmy sobie na te może strefy. Ostatnio mi się spodobała taka jedna, jest dosyć trudna. No jest tutaj. I no, ciężko jest tam driftować. Jest naprawdę ciężko. Ciężko się tam ogarnąć z tym wchodzeniem w zakręty. Jest ostro, ciasno. Samochód, który jest tak szybki jak ten Bentley, no będzie nim ciężko. Ale robimy sobie dzisiaj Forzaton, a konkretnie w sumie zaraz go zrobimy. 20 driftów jadąc Bentleyem, by zdobyć 55 tysięcy kredytów. W sumie bardziej zależy mi na tym wyzwaniu niż na kredytach, ale dobra. Swoją drogą chyba długo nie było żadnych Forzatonów. Teraz się jakiś pojawił i okej. Nie wiem. Było to, nie było to, nie było. Teraz są mi gitara. Jedziemy sobie. Strefa driftowa. Bentley. Bentayga. Dziwna ta nazwa jest swoją drogą. Tam. Chodź tu Bentley. I próbujemy się nim tu wbić. Próbujemy nim zrobić fajny drift i zobaczymy, czy się uda. O, panie! Ty za dużo przyczepności masz. Kurde, naprawdę. Nie ślizga się jakoś mocno, może powinienem... Co to jest z oponami? Nie. Jest dobrze, tylko może kwestia przyzwyczajenia. To nie jest tak, że on jest zły. W tym momencie to ja jestem zły, że mi słabo idzie.
Ale spróbujmy jeszcze. Pojedziemy sobie na inną strefę driftową za moment, zobaczyć. Powinien poddawać tych stref driftowych, kurde. O, no ciężko, ty! On się dalej zachowuje, jakby miał napęd na cztery koła. Trzeba długo... O, ty gnoju, ty! Trzeba długo go trzymać na tym. Nie, wiecie co zrobimy? Ja myślę, że tutaj za mocno zrobiłem... Kurde, nie to! Za mocno w negatywie ustawiłem. No i może to być problem. Że nie chcę go rzucać. Nie wszystkie samochody dobrze to znoszą. No i spróbujmy teraz. Teraz mamy troszeczkę mniejszy negatyw. Może będzie lepiej, zobaczymy. No suwy, ja wam powiem tak, to jest tak, że te samochody, jak mamy na przykład suwa, one już domyślnie w Fordzie są jakoś tak ustawione, że no ciężko je zrobić na drift. Może powinienem inaczej dostosowywać suwy, inaczej samochody jakieś tam osobowe, sportowe. Każdy powinien mieć chyba taki swój oddzielny tuning driftowy, z tego co widzę. Bo wygląda to dziwnie, ale dobrze, spróbujmy. Nie no, robi robotę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Początek zrypałem, ale później poszło bardzo spoko, moi drodzy. Nie no, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Spróbujmy w drugą stronę jeszcze raz i jedziemy na następną strefę driftową zobaczyć. Na początku ostrożnie, powoli. Chyba zrobiłem już ten Forzaton. Forzaton. Tu mi totalnie nie poszło. Jest trochę dziwne, wiecie, w tym samochodzie. Zauważyłem jedną rzecz. Drift poszedł spoko. Jakoś się tym samochodem driftuje. Ale wiecie co? Mamy tutaj zrobioną konwersję napęd na tył. Nie? I teraz zobaczcie, jest jedna dziwna rzecz. W momencie, kiedy dodaję gazu, jestem podczas driftu, w trakcie driftu i zaciągam hamulec ręczny, co się dzieje? Tak przez chwilę samochód jakby nie można było wprowadzić go na wysokie obroty, wiecie o co chodzi, nie? Tak jakbyśmy mieli przednie koła też zablokowane? Nie wiem, o co tutaj chodzi. Tak czy inaczej, samochody chyba z napędem na 4 koła, jeśli są domyślnie z napędem na 4 koła i zrobimy sobie konwersję napędu, chyba to jest tak w Fordzie, że one są traktowane dalej jako samochody z napędem na 4 koła. Z tym, że oczywiście inaczej się zachowują, bo mają napęd na tył, ale jeśli zaciągniemy sobie ręczny, to na chwilę te obroty spadają. A w momencie, kiedy mamy taki zwykły samochód z napędem na tył standardowo i dodajemy sobie gazu podczas, gdy mamy zaciągnięty hamulec ręczny, wtedy ten ręczny jest też traktowany jako sprzęgło trochę. A tutaj jakby od razu, nie wiem, nie ma tego sprzęgła, no, krótko mówiąc, tylko te obroty spadają. Nawet jak mam dociągnięty gaz do końca, to jest w tych SUV-ach niezbyt dobre. Przynajmniej w Fordzie, no nie, wydaje mi się, że nie powinno tak być w tej grze. Ale z drugiej strony, kto by robił SUV-a do driftu? No. Tego nie przewidzieli chyba twórcy zbytnio. No ale są tylko dwa Bentleye. Dwa albo trzy Bentleye są w ogóle modele w Fordzie Horizon, więc to jest trochę tak mało i mogli się domyśleć, że ktoś będzie chciał sobie Bentayga zrobić na drift. Bo czemu nie? Jak można? No ale powiem wam, że nie driftuje się źle tym samochodem. Teraz po takim tuningu... Kurde, też ma całkiem dobrą przyczepność, to jest dziwne, no nie? Jednocześnie dobrą przyczepność, a jednocześnie to driftowanie jest takie w nim całkiem okej.
No dobrze, zrobiliśmy sobie jedną strefę driftową, poszło nam tam fajnie. Jakie tu wymagania mieliśmy? 60 tysięcy, mieliśmy tam ponad 75 tysięcy, więc osiągnęliśmy wynik spoko. Tu 80 tysięcy, byśmy też chyba ogarnęli. Ja bym sprawdził, bo porównuję sobie zawsze te samochody driftując właśnie na tej strefie tam. Mam już ogarnięte wszystko i tak mniej więcej mogę stwierdzić, który samochód jak się zachowuje, bo mam porównanie, no nie? Mam te same umiejętności cały czas, tylko zmieniają się samochody. Mam tą samą strefę driftową. Nie pada deszcz, ale jest ciemno, więc może być troszeczkę trudno. Spróbujmy. Więc zawracamy. Może być ciężko, on tak łapie przyczepność, to jest dziwne. To jest samochód... Zachowuje się dalej jak samochód z napędem na cztery koła. Jest naprawdę bardzo dziwne. Z napędem na cztery koła, wiecie co? Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem, bo to są mi podczas akcji. Język mówi jedno, a myśli się drugie. Ale można mu przyznać, że właśnie dlatego, że ma mocną. Wiecie, to jest może trochę tak, że mamy tutaj dosyć dużą wagę, jest to SUV. Nie wiem ile dokładnie Bentayga waży, ale na pewno jest cięższy od takiego standardowego samochodu zwykłego, no, którego byśmy zrobili na drift. I on może dlatego ma troszeczkę lepszą przyczepę, lepszą trakcję może mieć. Z drugiej strony jest ciężki, jest taki ociężały, czuć tą wagę, naprawdę. Mamy dużo mocy, ładnie to brzmi. Aj. Ale jest przyczepny gnój. Jest kurde gnój przyczepny. Dobra, zrobiliśmy tak z bólem serca te 85 tysięcy. Ale żeby poprowadzić taki ładny, czysty driftik, no jest... Jest ciężko, moi drodzy, jest ciężko. Spróbujmy w drugą stronę. Teraz się troszeczkę mocniej rozpędziłem. I nawet udało się dokończyć ten driftik. Wypadłem z traski. Huh! 100 tysięcy. 105 tysięcy udało się, ale nie wjechałem w bramki. To jest sporo. To jest sporo, trzeba przyznać, że samochód ma niezłą przyczepność. Także robienie subów pod drift to jest taka trochę profanacja, no nie? I w momencie, kiedy prowadzimy już ten drift, lecimy naprawdę elegancko. Czasami zdarza się, że zaczyna łapać za mocno przyczepność. Nie da się jakby dokończyć tego driftu. Nie widzicie, że tutaj też jadę od lewej do prawej. Ale przesterować. No tutaj zdecydowanie moja wina była. Podczas tego ślizgu. Ale gnoja przesterować się nie dało. Tak, dało się oczywiście, gdybym dodał więcej gazu, ale można było go jeszcze uratować, nie? To zdecydowanie na plus. Mamy napęd na tył, więc troszeczkę samochód lepiej skręca, lepiej zachowuje się na szosie, mamy utwardzone zawieszenie. Ciekawe, czy nadawałby się do ogólnie wyścigów. No jest klasa, która teraz? S1. Klasa S1, także no jedzie sobie powyżej 300 km na godzinę, to jest dobra prędkość jak na tą klasę. Pytanie tylko, co by było, jakbyśmy mieli teraz skręcać. No podejrzewam, że nie jest niezbyt dobrze, no. Czuć naprawdę wagę tego samochodu. Do driftów mógłby się nadawać, ale jest ociężały. Jest to jak najbardziej normalna sprawa w tym samochodzie. Jest to całkowicie spoko. Natomiast jeśli chodzi o ten ręczny, a raczej jego zachowanie się jako też sprzęgła, no jest dziwne w tym aucie. Myślę, że tak nie powinno być w tej Fordzie, że ten samochód jakby... Jakby nie wchodzi na te wyższe obroty, no. No nie wiem, dziwne to jest. Nie działa to sprzęgło jakby od razu. O, w ten sposób powinienem powiedzieć. Jest bardziej jasne wtedy, nie?
Ale jest. Zrobiliśmy Bentayga na drift. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.